trzymaj się, cześć, do usłyszenia. Proszę, Zbyszek, jeżeli może, że SP3 MST, SP9 UVG. SP9 UVG, August, witam Cię, SP3 Maria Stefan Tomasz. Akurat to nasze QSO będziesz mógł sobie zobaczyć na YouTubie. Jesteśmy na słoneczku, na spacerze. Kuki siedzi, wygrzewa się. Ja obok niego. No i oczywiście radyjko w ręku. Ha, jak się cieszę, że Ciebie słyszę. SP9 UVG, SP3 MST przez P. Zagadać, bo cisza i tak dalej jest na tym DMR-ze na 260. Na radio zabrałeś po to, żeby je nosić? Nie, po to, żeby zagadywać i bawić. Także wiesz, też masz badane, także możesz pobawić. Wysłałem tobie link, nie wiem, czy tam doszedł. Jak tam ktoś szuka, czy coś, pod też ten link może zakupią, będzie więcej przemienników, będzie łatwiej, będą dostępne, a mocy trzeba będzie nadawało się. Widzisz, o co chodzi, bateria się nie będzie służyć na tyle, co dużej mocy, na czajnik też nie promieniuje za bardzo, bo to antena przykło. No i wiadomo. No to fajno, wypoczywasz, widzę czynnie na powietrzu, masz wolne, tak trzymać. SP3 MST, SP9 UVG. No okej, okay. SP9 UVG, SP3 MST. No słuchaj, dzisiaj mam trzeci dzień wolny, bo kolega za mnie odpracowuje, bo ja za niego. Jutro mam nocka, więc też do godziny 16 wolna, potem szykuję się do QRL-u. No, i wiesz, o co chodzi. Tak, kochani, chciałem powiedzieć, że to jest wspaniały kolega August. My się tak naśmiejemy, jak z sobą rozmawiamy. To oczywiście dla oglądających na SP3 MST na YouTubie, to byście wiedzieli, że tutaj z Augustem prowadzimy konwersację, a Kuki ma nas w nosie, jak widzicie, tak. Słoneczko. August, zadzwonię do Ciebie wieczorem, no i jutro też byśmy porozmawiali, ale dzisiaj tak, bo ja miałem dzwonić do Ciebie w sprawie tego ostatniego maila, bo rzeczywiście, jeżeli coś będzie można ulepszyć, to ulepszymy. Chyba puściłem lekko PTT i przerwało. SP9 UVG, SP3 MST. Tak, Zbyszek, potwierdzam, że się domyśliły nawet, że coś się tam wydarzyło, trochę zdigitalizowało, coś wypadło, ale doleciało, także widno i tam tej swojej pociechy, co kasę przynosi, mówi ludzkim głosem, także, że fajno, żeby ci te wróble nie atakowały. To było widać. No, ale fajnie. Dobra. Było widać. Będziesz dzwonił, jakby mnie nie było, zobaczę telefon, to dzwonię, to się nie masz. Namawiam się na nie na żadne bramki, a na postawienie swojego przeciwnika i będziesz tym zadowolony, na pewno. Zbyszek, no dziękuję za spotkanie, trzymaj się, cześć. Okej, okay, fajno, August, dobra, no, będziesz zobaczyć sobie dzisiaj na YouTube wejść, na SP3 MST. Obiadowa rozmowa na DMR-ze. O, tak to zatytułem. No i zobaczysz, Kuki ma w nosie, czyści sobie pióra, słońce dla niego jest fantastyczne. Tak, dobrze, to zadzwonię, wszystko mi wytłumaczysz, bo rzeczywiście ja tu jestem niezadowolony z tego Poznania, ale zadowolony jestem ze swoich hotspotów, a tutaj, jak tak powiedziałeś, to będzie jeszcze coś lepszego. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, o co chodzi. Dobra, Augustyn, to porozmawiamy wieczorem, będę dzwonił między godziną 18 a 19.30. Właśnie, a 19 przed faktami. Pozdrawiam, SP9 UVG, dziękuję, SP3 MST z Poznania, czarodziej i oczywiście moja papuga. Tak właśnie skończyłem rozmowę z Augustynem, czyli z Guciem. Kapitalna stacja, kapitalny kolega.
Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują do MR Robot. Czarodziej, Brozi, SPCMST i Kuki.